Hej, cześć, witajcie, ja jestem Damian i witam was bardzo serdecznie w nowym odcinku na moim kanale. A dzisiaj opowiem wam wszystko o nadchodzącej aktualizacji w Brawl Stars, no i oczywiście o nowym zadumiarzu Otisie. Ale zanim do tego przejdziemy, to mam jedno bardzo, bardzo ważne ogłoszenie. Ponieważ słuchajcie, w ostatnim filmie, który był już no jakiś czas temu, obiecałem, że za każde 1000 łapek rozdam wam 10 zł w kolejnym odcinku, a wy tych łapek, słuchajcie, zostawiliście aż 17 tysięcy, dlatego w tym odcinku macie ode mnie do wygrania Paysafe Cardę o wartości 170 zł. Za to można sobie kupić no naprawdę dużo gemów w Brawl Stars, czy też nie wiem, jakieś fałdolce do Fortnite, czy tam nie wiem, jakieś może coś do Fall Guysu, teraz Fall Guysy są za darmo. Co tylko chcecie, możecie kupić za tego Paysafe Carda, może jakąś gierkę. Także jeżeli chcecie zgarnąć tego Paysafe Carda, to koniecznie stawcie łapkę pod tym filmem, zasubskrybujcie mój kanał, czyli wciśnijcie ten czerwony guziczek tam na dole, oczywiście z dzwoneczkiem, no i słuchajcie, napiszcie, co chcecie w komentarzu, a najlepiej napiszcie, jak oceniacie tą aktualizację w skali od 1 do 10 w komentarzach, no i możecie właśnie zgarnąć tego Paysafe Carda, wynik już w kolejnym filmie. Nowym zadymiarzem jest pewna istota z głębin Star Parku, a jego imię brzmi Otis. Podobno, gdy tylko zobaczę jakąś ścianę, maluje na niej graffiti. Jego podstawowy atak wydostaje się z tego jego węża i jakby wystrzeliwuje on z niego takie trzy kulki z farbą w linii prostej, a te robią się większe i im lecą dal. Podczas super ataku korzysta z pomocy swojego kumpla z gwiazdy Seala, który dezaktywuje wszystkie umiejętności celu. Chodzi tutaj o to, że gdy Seal przyklei się do przeciwnika, to ten nie może atakować, używać gadżetów ani super ataków. Możesz się jednak poruszać, czyli próbować się właśnie jeszcze jakoś z tego wykaraskać. Otis to oczywiście chromatyczny zadymiarz, którego będzie można odblokować, wbijając 30 poziom w karnecie zadymiarskim. Jeżeli będziecie kupować nowy karnet zadymiarski, to nie tylko dostaniecie oczywiście tego skina, a także specjalne przebranie. Ponieważ Otis będzie mógł się zmienić w egipskiego artystę dzięki skórce Fara Otis, która będzie oczywiście za ostatni poziom karnetu zadymiarskiego. Jak coś, to za pierwszy level karnetu będzie do odebrania skórka Rekiniego Colta. Co do ocen tych skinów, no to ten Fara Otis, no całkiem spoko, pasuje też do Otisa jako do zadymiarza. Ja bym dał takie 7,5–8/10. Natomiast ten kolcik, słuchajcie, ten kolcik jest fajny. Naprawdę fajny. Nie wiem, często te skiny w ogóle za pierwszy poziom są naprawdę spoko. I właśnie ten kolc, słuchajcie, mi się podoba. Ja mu daję taką solidną ósemeczkę. Oprócz tych skinów oczywiście będą też dwie inne skórki głębinowe. Pierwszą z tych dwóch jest Koralowa Bell. No i ten skin jest też całkiem okej. Tutaj widzimy jeden specjalny atak, to jest jakaś taka muszelka w środku, coś takiego. No i moje wrażenie, słuchajcie, pierwsze całkiem pozytywne. Ciekawe, ile będzie kosztował ten skin, ale ja daję też taką ósemeczkę, dam też tą ósemeczkę tutaj. Tym drugim skinem będzie ośmiornica kieł. No i słuchajcie, co do tego skina, to mam wam coś ciekawego do przekazania, ponieważ tak, to jest to, co myślicie. Dostałem od Supercella właśnie 6 takich skinów i będę mógł wam je rozdać, także jak ktoś będzie chciał zgarnąć sobie takiego skina totalnie za free, no to obserwujcie koniecznie mój kanał, subskrybujcie, bo w najbliższych publikacjach właśnie w przeciągu kolejnych dni będzie można zgarnąć właśnie takiego skina, a myślę, że jednego z nich rozdam też na moim Instagramie Damian4ty, na którego bardzo serdecznie was zapraszam. Wbijajcie, jak jeszcze nie followujecie, bo niedługo będą nam jakieś fajne foteczki latywać. No, oprócz tego ten kieł będzie do wygrania, co znaczy skin do niego. I jeszcze taka ciekawostka, jak ktoś oczywiście nie ma kła, to dostanie go razem ze skinem, jeżeli wygra. No a sama ocenka tego skina, ja daję takie 7,5–8. Nie, no też bym dał 8. Jak tamtym dwóm dałem 8, to temu też muszę dać 8. Chociaż może tego Colta bym troszeczkę wyżej ocenił, może 8,5 wtedy bym mu dał. Kolejny skin, tym razem już nie głębinowy, no to będzie to właśnie pocztowy Brock. I co? No to taki zwykły pocztowy ziomek tutaj Brock. Jego tutaj ta cała rakietnica, to jest jakaś wielka paczka, przesyłeczka. Spoko, fajna przekwinka. I ja też daję 8. Dzisiaj, nie wiem, jakiś dzień 8. Napiszcie, słuchajcie, jak wy koniecznie oceniacie te skiny w komentarzach. W sierpniu, słuchajcie, ukaże się też skin DJ Free MZ, raczej tak to chyba powinienem przeczytać, który jest z programu Supercell Make. No i słuchajcie, ten skin naprawdę robi wrażenie. Tak, tutaj ten skin naprawdę robi wrażenie, no i ja będę go chciał bardzo, bardzo zdobyć. No i oczywiście moja ocenka to 9/10, klasa. No jeżeli jesteśmy już w temacie skinów, no to muszę wam powiedzieć, że nowa kolekcja skórek zaprojektowanych przez słynny zespół k-popowy BTS pojawi się już niedługo w grze. I tutaj troszeczkę będzie, także zróbmy to szybko. Edgar Tata, całkiem fajny Edgar z taką główką, no taki po prostu słodziak Edgar, troszeczkę to właśnie działa na podobnej zasadzie jak to ta współpraca z Line Friends wcześniej. Bardzo fajny, ja mu daję, słuchajcie, 8/10, a czemu nie? Dalej mamy skin do Rafsika, który jest tutaj totalnym słodziakiem. Muszę dać 9/10, bo po prostu totalny słodziak, no co? Nie wiem, co się stało z Bibi, ona wygląda trochę dziwnie. Bibi jest teraz jakąś taką puchatą kulką. Nie, dziwnie trochę wygląda ta Bibi. No, tutaj dam 7. Tutaj dam 7/10, bo serio, według mnie jakoś nietypowo bardzo, ale no, ciekawie. Może komuś się spodoba. Sandy super. Sandy mi się naprawdę podoba, ja daję Sandy 9/10. Też w ogóle troszeczkę ta postać się zmienia. Te postacie właśnie w tych wersjach mocno się zmieniają. Sandy spoko, naprawdę spoko, 9/10.
Jackie też gigasłodziak, naprawdę fajnie to wygląda. Ja Jackie też daję dziewiąteczkę, bardzo fajny taki króliczek z niej. I Bull, ej, Bull śmiesznie wygląda. Bullmunk, naprawdę też śmieszny. I daję też ósemeczkę dla Bulla. Mamy Teachka, który tutaj jest jakimś ciasteczkiem podobno. To jego główka ma kolor przepysznego ciasteczka jakiegoś. No ten Teach, nie wiem, jakoś tak chyba są ładniejsze Teachy moim zdaniem. Ja daję też 7. Wszystkie postacie będą dostępne tego samego dnia w lipcu. A jeżeli kupicie jakąś dowolną skórkę właśnie z tych, no to otrzymacie odznakę za darmo i odblokujecie spray, który będziecie mogli kupić, no i też zdjęcie profilowe. A teraz coś dla fanów Wipeouta i Showdowna. Do gry wchodzi nowy tryb Hunters, czyli łowcy. Jest to arena dla 10 zadymiarzy, obowiązują tutaj zasady z trybu batalia, ale na mapach z trybu starcie. Brzmi to całkiem intrygująco i według mnie może być naprawdę fajne. No i słuchajcie, zasady są bardzo proste. Gdy ktoś nas pokona, to odradzamy się, także nie ma tutaj jakiegoś czegoś takiego, że umieramy i już nas nie ma, odradzamy się, więc to jest spoko. Wygrywa mecz gracz, który pierwszy zaliczy 6 eliminacji. Proste, proste. Ranking jest ustalany na podstawie liczby zabójstw każdego gracza po zakończeniu meczu. Teraz mam kolejne ważne pytanie. Czy lubisz grać ligę klubową 3 razy na tydzień? Tak, chyba nikt tego nie lubi. Dlatego teraz będzie tydzień przerwy dla wszystkich. Mamy więc teraz 1 tydzień na ligę klubową i 1 tydzień na zadania klubowe. Zadania te będą dostępne co 2 tygodnie, a na ich ukończenie macie 1 tydzień. Są one o wiele łatwiejsze i bardziej przystępne niż mecze ligi klubowej. Oczywiście im więcej zadań ukończy klub, tym lepsze nagrody otrzymają jego członkowie. Pamiętajcie też, że gdy gracie z członkami swojego klubu, możecie ukończyć zadania szybciej. Wprowadzona została też niewielka zmiana w nagrodach. Od teraz nagrody zdobywane podczas tygodni ligi klubowej będą większe, a te za zadania klubowe będą mniejsze. Kolejną nowością jest to, że w Lidze Mocy będzie można sugerować innym zadymiarzy. Podczas tego sugerowania będzie można zobaczyć wszystkich zadymiarzy, jakich właśnie posiadają nasi członkowie drużyny. To oczywiście, żeby dostosować odpowiednią strategię w zależności od konkretnych opcji. Sugestie obu członków drużyny zobaczysz na swoim ekranie. No i oczywiście od ciebie będzie zależało, czy ostatecznie ich posłuchasz. Ale raczej warto chodzić na jakieś kompromisy i wybierać co najlepsze dla drużyny. Zostanie dodane też takie dodatkowe miejsce na wydarzenia z wieloma mapami, trybami gry i modyfikatorami. Przepraszam, coś mi, nie wiem, nie mogę powiedzieć tego słowa. To taki tajemniczy tryb. Nie będzie on dostępny codziennie, ale chcą im objąć wiele wydarzeń, podczas których gracze będą mogli zagrać w coś tajemniczego, nowego i ciekawego. Brzmi całkiem fajnie. Dzisiaj będzie troszeczkę takich ważnych informacji, a teraz mamy kolejną z nich. Posłuchajcie, Penny dostała remodel. Tak, Penny zupełnie teraz wygląda inaczej, no i też troszeczkę inaczej się nią gra. Nadal jest bardzo wyjątkowa dzięki nowemu specyficznemu atakowi pobocznemu oraz działku. Ale teraz jej ataki mają nieco krótszy zasięg, a pociski są szybsze. Ma też właśnie nowy gadżet, dzięki któremu możesz rzucić beczkę na mapie i czerpać korzyści ze swojego ataku pobocznego. Niestety jej wieżyczka teraz wskazuje miejsce zrzutu bomby, co ułatwia uniknięcie wybuchu, ale daje Penny większą kontrolę tego właśnie, gdzie teraz aktualnie lecą jej bomby. Ale aby to zrekompensować, zostaje dodana kolejna gwiezdna moc kule ognia do jej zestawu podstawowego. Każdy wystrzał z działa sprawi, że obszar stanie na jakiś czas w płomieniach. Co do pełnego omówienia całego tego remodelu Penny, no to już niedługo będę mógł nagrać o tym materiał, także zobaczycie to też u mnie na kanale. Najszybciej jak tylko będę mógł, to wam to oczywiście pokażę. A teraz przechodzimy do wątku darmowych rzeczy, czyli coś, co na pewno wszyscy lubią bardzo. No i słuchajcie, z okazji 10. rocznicy Heyday i Clash of Clans, aktualizacja wprowadza odznakę Heyday, no i wydarzenie Clash of Clans z zadaniem za odznakę, wyzwaniem i spray. Także to będzie można zgarnąć. No i jest też darmowy barbarzyńca Bull dla tych, którzy jeszcze go nie mają. Ja na przykład go odebrałem wtedy, jak kiedyś tam był za darmo. A jeżeli wy go nie odebraliście, no to teraz będziecie mogli z tego skorzystać i odebrać właśnie tego skina totalnie za darmo. Ceny wszystkich sprayów zostały znacznie obniżone. Każdy, kto kupił spraye w tej aktualizacji, otrzyma zwrot różnicy klejnotów. To jest super. Ja nie kupowałem sprayów, przyznam się, czekałem z tym. Fajnie, że obniżyli te ceny, bo były no troszeczkę za duże. No i zwrot będzie dostępny za darmo w sklepie. Nowe ceny sprayów to 19 klejnotów za spray zadymiarza i 29 klejnotów za spray ogólny dostępny do wszystkich zadymiarzy. No i słuchajcie, hashtag OctoFang Giveaway. Mam do rozdania 6 takich skinów właśnie od Supercella. Jeżeli będziecie chcieli go zgarnąć, no to słuchajcie, no to obserwujcie moje konto na YouTube, obserwujcie mojego Instagrama Damian4ty. Dzisiaj jeszcze dodatkowo, przez to, że obiecałem wam w ostatnim filmie, macie też do wygrania 170 zł Pace of Card. Naprawdę spore te giveaway'a, więc koniecznie bierzcie udział, bo naprawdę szansa na zwycięstwo teraz fajnych rzeczy jest duża. Zapraszam jeszcze raz na Instagram, subskrybujcie. Siemanko! A, no i piszcie w komentarzach, jak podoba wam się ta aktualizacja. Yo! Eluwina, tak każda gra się tu zaczyna. Eluwina, dla Tary, Kruka, Spajka, Gina. Eluwina, aha, Eluwina, aha.